Witam wszystkich, tu Higomikos. Dzisiaj masa eventów, m.in. pierwotne formy w Pokémon Go, księżycowy nowy rok, tajemniczy shiny, uzupełniony Pokédex z Hoenn, otworzymy sobie również karty Pokémon Go i dowiecie się o wikingach w Larn. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Ale napadało tego śniegu tutaj. Słuchajcie, zaczynamy ten odcinek od wielkiej dominacji teamu Mystic. Oczywiście wiadomo, niebiescy najlepsi. Dajcie znać, w której drużynie wy jesteście. Wsadzimy Salamensa. Ostatnio na evencie z Kecleonem zacząłem od wpisów w Pokédexie ostatniego Pokemona z regionu Hoenn. Także w ten oto sposób uzupełniłem mój medal platynowy złapanie 135 Pokemonów z regionu Hoenn. Ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, zanim przejdziemy do dalszej części filmiku, mój drogi widzu, zostaw koniecznie subskrypcję na tym kanale, bo zbliżamy się do 100 000 subów i przygotowałem mały challenge dla was. Co 1000 subskrypcji na kanale Higomikos będę wrzucał special, czyli cover. Nagrałem wszystkie piosenki z pierwszej płyty Pokémon, złapię wszystkie. Niedługo pierwszy opening na 79 tysięcy subskrypcji. Także subskrybuj już dziś i zostaw koniecznie łapkę w górę. I w ten oto sposób, jak tutaj możecie zauważyć, mam już wszystkie Pokémony z regionu Kanto. Wszystkie 150 Pokémonów. Farfetch'da, jak pamiętacie, byłem w Japonii. Udało mi się razem z Kushim wtedy polecieć. Odwiedziny w Pokémon Center. Taurosa mam z jajka. Również na Tajwanie łapanie regionalnych Pokémonów. Dlatego generacja druga Johto również jest uzupełniona. Chociażby właśnie o Corsolę, którą łapałem na Tajwanie. Macie odcinek w opisie filmiku. No i teraz dumnie Hoenn uzupełniony pełną parą. Jak widzicie, respią mi się ciągle tutaj slagmy, namele i inne Pokémony, a to wszystko jest spowodowane tym, że mamy event noworoczny. Chiński Nowy Rok w Pokémon Go. Świętujemy od dodania nowych Pokémonów. Spójrzcie na infografikę. Tak to wygląda i takie mamy bonusy. Dla osób, które nie grały dłużej niż 90 dni w Pokémon Go, mam przygotowany bonus w postaci 100 Pokéboli i ciekawych questów. Wystarczy, że podczas logowania po zainstalowaniu ponownym gry Pokémon Go wpiszecie kod polecający PHFMYDMFQ, dzięki czemu otrzymacie specjalne bonusy ze specjalnymi itemkami za darmo, inkubatory, raid passy, rzadkie Pokémony do złapania i do tego 100 Pokéboli. Także nie grałeś 90 dni w Pokémon Go? Użyj mojego kodu, będziemy mogli zdobyć te bonusy w grze Pokémon Go. Odbierałem ostatnio trochę giftów od znajomych, ale powysyłam i również, ponieważ jest specjalny event ze zwiększoną ilością możliwych odpieranych i wysyłanych giftów. Tutaj Sarenka z Patronite'a dostanie również ode mnie gift z Irlandii Północnej z zielonym patternem z Caterbaga, którego będzie mogła ewoluować sobie potem w Vivillona. Także dzięki Sarenka za bycie wspierającą na Patronite'cie. Jeśli chcecie, żebym dodał was do znajomych, wbijcie na Patronite / Higomikos, link macie w opisie. No i Zoe też tutaj wysłany prezencik. Fajnie, fajny ten shiny Noibat. Niedługo również będzie na niego Community Day. Tromba Bomba z shiny Eevee. Tromba, mógłbyś odbierać gifty częściej, to byśmy mieli więcej niż te dwa serduszka. No i Kushi tutaj z epickim Mega Salamensem. Również gifcik leci z Irlandii Północnej razem z fajnym stickerem zimowym. Primal Groudon i Primal Kyogre zadebiutują w Pokémon Go w najnowszej odsłonie eventu. Jak pamiętacie, graliśmy na moim kanale w serię Zagrajmy w Pokémon Alpha Sapphire na konsoli Nintendo 3DS. Teraz te legendarne Pokémony z tych gier pojawią się w Pokémon Go, będą miały ciekawe CP i ataki. Dlatego myślę, że warto wziąć udział w tym evencie. Piękna pogoda, w niektórych miejscach spadł śnieg. Chodźmy nad morze zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Daily Adventure Incense. Odbierzemy również pieczątki. Będziemy robić shiny checki. O kurde, co to za remonty. Patrzcie, tego nie było. Ty, jak ja tędy przejdę? Chyba normalnie. Nie jestem takim sturlaksem, co by zablokował drogę jeszcze chyba. Jak wejdziemy sobie w zakładkę Lucky Wishes, to mamy tu specjalne zadania, które kończą nam się za 4 dni. I jeszcze mi zostało tutaj spowerpowanie 5 razy Pokemona. Także weźmy sobie jakąś setunię. I tutaj trochę nowych wpadło mi. Proszę bardzo. Setka kolejna do kolekcji, spowerpowana troszkę. I odbieramy bonusy w postaci Pokeboli, Great Boli oraz Silver Pineapple i Lucky Egg. Fajny prezencik, dzięki Niantic. W kolejnej części etapu zadania, profesor, jaką ścieżkę chcemy wybrać? Nie spoilerowałem sobie żadnych informacji na temat tego eventu, więc to będzie dla mnie niespodzianka. Weźmy sobie używanie
dziennego incensa. I w tym momencie źle zrobiłem, bo mogłem przed odpaleniem tego incensa zwiększyć sobie ilość z 15 minut do 30. Ja nie pomyślałem, ale zrobimy to jutro w takim razie. Fajnie w ogóle, że jest ten limit zwiększonych giftów Pokémon Go, odbierania i wysyłania, bo zobaczcie dlaczego. Jak oglądaliście zapewne moje live'y na kanale Hikomikos, no to widzieliście, że sobie robiliśmy rajdy na Pokémony, otwierałem też boosterki widzom i całkiem fajne dropy wam siadły. Część przesyłek już zapakowałem, jest gotowa do wysyłki. Czekam tylko, aż Wielka Brytania otworzy granicę i będzie można wysyłać paczki do Polski. Wszystkie przesyłki z nagrodami widzów czekają bezpiecznie u mnie. Jak będę je wysyłał, dam wam znać koniecznie na live'ie albo w odcinku. A tak wygląda mój złoty medal do Scatterbugów. Mam ich, słuchajcie, 15, co oznacza, że brakuje mi jeszcze tylko jednego. Myślę, że odbiorę w kolejnym odcinku. Jeszcze raz przypomnę, jak ktoś chce dołączyć do wspierających, do moich znajomych w Pokémon Go i odbierać z regionu Garden ogrodową wersję Vivillona, to zapraszam, można zostać wspierającym. Będę wysyłał gifty razem z pocztówką z tym Pokémonem. O co tu chodzi z tymi światłami? Tego ja nie rozumiem. Wytłumaczy ktoś? Ale duży Magikarp, słuchajcie. Tego nie widziałem jeszcze. Zobaczmy. Faktycznie XXL, jakiś mega rekord. Czy duży, ale silny? Tutaj w tym przypadku się nie sprawdza. Za mało warzyw jadłeś do obiadu, Magikarpie. No i drugi etap zadania sam mi się prawie wykonuje. Oj, Jesus. Wywaliłbym się, aż se usiądę. Ja pitole. Gleba na odcinku, ale by było. A to na tym lodzie, kurczę. Wiecie, taki mini zawał, kiedy się prawie przewracasz, ale nie do końca. To wszystko pewnie przez te buty, bo one nie są jakieś takie mega zimowe. Ale kurczę, lubię takie sportowe buty, takie koszykarskie, bo są mega wygodne. No i też super wyglądają. Co z tego, że zima? Trzeba zachować stylówę. 11 Pokémonów. Hotel niedługo powstanie. Cały czas jest w budowie. Tutaj pod centrum wypoczynkowym cały gym jest pusty. Ktoś nie chce darmowych coinów? Wpakujmy naszego Dragonite'a 4000 CP. Dla mnie bomba. O, słuchajcie, właśnie odpływa statek z portu. Tutaj tędy, tędy, tędy. Daleko, daleko. Ostatnio złapane shiny. Pytacie się mnie często na live'ach. Odpalałem sobie Daily Incensa. Udało mi się złapać shiny Widla. I byłem w szoku, bo zastanawiało mnie to zawsze, czy jak odpalimy sobie Pokemona z Incensa, to czy będzie właśnie ikonka Incensa, ikonka Shiny i ikonka Weather Boosta, wszystkie trzy na raz. Sprawdziłem to i okazało się, że tak, są trzy ikonki, właśnie tak to wyglądało, jak łapałem tego Pokemona. I co śmieszne, to był jedyny Pokemon, jakiego złapałem z tego Daily Incensa, ponieważ było już późno, zimno, zostałem w domu i tylko jeden Pokemon mi się zrespił, ale jak na takiego Pokemona, nie ma co wybrzydzać. Oprócz tego w święta jeszcze złapałem Avalaga Hisuańskiego. Tu mam jeszcze Kubaliona z rajda i Terrakiona Shiny również z rajda. Dajcie znać, jakie wy macie Shiny Pokémony. A ja już powoli się zbliżam. Jestem w sumie na terenie morza, bo tutaj normalnie jest woda, jeśli jest przypływ, ale jest odpływ. Jestem pod latarnią morską, którą za chwilę również też przejmiemy. Kto pamięta, jak tutaj na rowerze, nie wiem, 7 lat temu nagrywałem piosenkę. Ostatnio polowałem na shiny, chciałem, by Magikarp mi się trafił. I dziki shiny mi się tak po prostu zmył. Shiny mi się zmył, co nie? O, słuchajcie, Bramblima znalazłem. To by był ten Pokémon, tylko że na pustyni, co nie? Taka kulka. Dobra, tym oto sposobem, moi drodzy, pokonaliśmy czerwonych. Wykurzyliśmy ich z gyma. Połączę się Pokéball Plusem, żeby tutaj szybciej łapać Pokémony. Śmiejcie się lub nie, ale te czerwone, co tutaj widzicie, to ludzie zbierają i je jedzą. Jako taką delikatesową, dłoną, lokalną przekąskę. Piękne. Oczywiście z Pokémon Go. Dotarliśmy do latarni morskiej. To może zrobimy sobie unboxing kart Pokémon Go. Akurat tak się przypadkiem złożyło, że dzisiaj mam ze sobą dwa booster paki Pokémon Go. Zapraszam na unboxing boosterków. Pierwsza saszetka. Dawno nie otwierałem kart Pokémon, powiem wam. Folika do śmieci, do kieszeni. Tranquil. Bulbasaur, ok. Natu, Ambipom, Slowpoke, Candela, Reverse, rzadką kartą. Mewtwo V! Ej, dobry drop. Energia, Inkubator, Chansey, Sorlock i karta z kodem. To sobie weźcie kartę z kodem, dobra? Bo mi niepotrzebne te kody, już mam prawie wszystkie. A tak się składa, że właśnie w Pokémon Go są dobre karty Pokémon. I sobie przygotowałem właśnie protektorek.
z Ultra Premium Collection Boxa. Nie wiem, czy widzieliście ten opening na moim kanale. Otworzyliśmy sobie właśnie całego boxa z tymi kartami. O, Miotowi. I tego boxa dostałem od sklepu pokemonshop.pl, na którym możecie zdobyć specjalnego Pikachu V-Boxa z kartami z najnowszego dodatku Crown Zenith w najniższej cenie w Polsce. Ding! Dlatego śpieszcie się już teraz, pokemonshop.pl, karty Pokemon, a z kodem Hikomikos dostaniecie moją kartę z autografem. I teraz jeszcze drugi boosterek. I mamy tutaj kartę Larvitara, Natu, Ambipom, Slowpoke, Bibarel, Ivysaur, Reverse, a rzadką kartą Charizard Holo, Energia, Blanche, Sorlock, Inkubator. Dobra, no to opening kart już mamy za sobą. Magikarp jest tutaj podkarmiony. Za kilka dni będzie Community Day na Larvitara. Wielkie dzięki tutaj Zabiel za bilecik na ten event. Od 2 do 5 wieczorem będzie można brać udział w specjalnym researchu na tego Pokemona. I ten Pokestop, który tutaj widzicie, został dodany przeze mnie. Tutaj widzimy wszystkie wyspy, punkty na mapie. To są tamte wysepki bardzo w oddali w tle. Mało je widać, ale są. Musicie mi wierzyć na słowo. Wikingowie w Larn. A zróbmy zdjęcie i przetłumaczmy. Wikingowie przybyli ze Skandynawii w poszukiwaniu ziemi, towarów na handel, bogactwa. Pierwszy raz udali się do Irlandii w 795 roku naszej ery. Kto tu w ogóle sobie namiot postawił? Co to za kemping jest? Tam ktoś jest i je przekąski. Co jest grane? Dobra, wracamy do Wikingów. Kiedy napadli na bogate klasztory wzdłuż wybrzeża, żeglując na północ, wykorzystali Larn jako bezpieczną przystań dla swoich długich łodzi, nazywając ten obszar Ulfreksfjord. Stąd wzięła się nazwa lokalna Olderfit, której używamy do dzisiaj. Ty, tam jest przecież zamek Olderfit w Larn. Właściwie w sumie ruina, bo tam został tylko kawałek ściany tutaj w Larn. On jest tam w sumie po drugiej stronie portu, to może innym razem. W 1018 roku Conor, miejscowy król, pokonał Wikingów z Orkadów. W 1840 roku kolejarze w Larn odkryli szczątki szkieletu Wikinga wraz z bronią i wyposażeniem, zakopane wieki wcześniej przez jego towarzyszy na wybrzeżach hrabstwa Antrim, czyli hrabstwo Antrim, tutaj gdzie mieszkam, w Irlandii Północnej. Od tamtej pory zarówno Norsemen w Irlandii, jak i jego groby podróżowały, ginęły i były odkrywane na nowo, ale ciekawość wokół nich pozostaje nieprzygaszona. Niestety większość szkieletu zniknęła, ale cząstka Larn, jak wiadomo, znajduje się w posiadaniu Trinity College w Dublinie, a niektóre przedmioty zostały wypożyczone do Muzeum Ulster. Lokalizacja miejsca pochówku zginęła z czasem, jednak ostatnie badania autorstwa Stevena Camerona i Ingrid Pruner z Towarzystwa Archeologicznego w Antrim określiło prawdopodobną lokalizację jako znajdującą się na obszarze promenady tutaj w Larn, po której sobie właśnie teraz spacerujemy. Muzeum w Larn posiada dalsze zasoby lokalne związane z Wikingami w Larn, w tym wypożyczone materiały edukacyjne powiązane z programem nauczania. Ciekawie, Wikingowie w Larn, tutaj właśnie gdzie mieszkam od 6 lat, wcześniej nie było tej tabliczki, także nawet nie miałbym pojęcia, że tutaj właśnie w sumie Irlandia Północna do Wikingów, to by się zgadzało. A to ci dopiero ciekawostka historyczna związana z tym rejonem, w którym tutaj mieszkam. Teraz czeka mnie trudne zadanie, bo jest opcja albo pójdę pod górkę, tylko tu jest bardzo niebezpiecznie i ślisko, więc będę musiał chyba trawą pójść. Jak się przewrócę, to będziecie mieć kontent chociaż. Chodźmy, skręcimy w zaułek, bo tutaj nagrywałem teledysk do piosenki Gdzie ta lubia i właśnie na tym krzaku położyłem kamerę i tu było takie ujęcie. Potem mi telefon spadł, właśnie ta kamera i taki fajny efekt na zakończenie filmiku wyszedł, dynamiczny. Słuchajcie, na koniec, jeśli nie graliście dłużej niż 90 dni w Pokémon GO, to możecie użyć mojego kodu polecającego PHFMYDMFQ, dzięki któremu dostaniecie 100 Pokéboli oraz ciekawe przedmioty. Gdzie ta Lugia? Nie ma jej. Tutaj była nagrywana scena, właśnie jak na rower wsiadałem i ja na rowerze z takim odzumowaniem jechałem bez trzymatki, machając rękami. Dobra, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmikiem i subskrypcję na kanale, bo co 1000 subów wlatuje kolejny special. W kolejnym filmiku będę kompletował Scatterbuggy. Obczaj ten filmik, bo tutaj też jest coś fajnego dla ciebie z Pokemonami.